Puszcza Zielonka to miejsce magiczne i wyjątkowe. Z jednej strony zróżnicowane drzewostany, ostoje dzikiej zwierzyny, a z drugiej setki tras pieszo-rowerowych dające możliwość podziwiania piękna największego kompleksu leśnego w okolicy Poznania. O walorach tego miejsca wiedzą wszyscy ci, którzy choć raz odwiedzili to miejsce, na przykład podczas jednego z majowych rajdów. W dniu dzisiejszym odbyła się 13. edycja rajdu turystycznego Puszcza w Puszcza. Jest to flagowa impreza Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka. Celem rajdu jest propagowanie terenów Puszczy Zielonki, jednego z największych skupisk leśnych w okolicach Poznania. Jest już 13. rzędu rajd organizowany przez Związek Międzygminny Puszcza Zielonka oraz Oddział Środowiskowy Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Poznań Nowe Miasto. Później do tej organizacji dołączyły się wielkopolskie parki krajobrazowe, jak również ościenne gminy, bo wiadomo, są członkami tego związku. Tradycyjnie start rajdu odbył się z kilku miejsc jednocześnie. Uczestnicy mieli do wyboru 8 tras, 6 tras rowerowych, w tym także trasa cysterska z Poznania oraz trasa tajemnicza, w której uczestnicy mogli sobie na własną rękę dojechać na metę rajdu, oraz także trasę biegową i Nordic Walking. Rajd Puszcza w Puszcza od lat cieszy się tak dużą popularnością, że organizatorzy zostali zmuszeni do ograniczenia pakietów startowych. No jest bardzo miła, przyjacielska atmosfera i to dużo ludzi przyciąga. Niestety musimy liczbę uczestników ograniczać ze względu bezpieczeństwa. Są to głównie rowerzyści, są również całe rodziny, które biorą udział w tejże imprezie. No ale warunki bezpieczeństwa wymagają tego, że nie może to być impreza, jak to swego czasu liczyła ponad 500-600 uczestników. Teraz większy ruch na trasach, na drogach i w związku z tym to jest ten składniejszy. I zawsze staramy się organizować w atrakcyjnym innym miejscu. Meta tegorocznego rajdu znajdowała się w Opuchówku, wiosce indiańskiej, gdzie na uczestników czekało wiele atrakcji. Na uczestników na mecie rajdu czekał ciepły posiłek, konkurs z nagrodami oraz atrakcje zorganizowane przez wioskę indiańską. Na mecie pojawiło się wielu stałych bywalców i miłośników Puszczy Zielonka. Po raz kolejny skorzystaliśmy z sytuacji, że jest zorganizowany rajd Puszcza w Puszcza, no i no, nas nie mogło tutaj, nie mogło nas zabraknąć. No jest atmosfera przyjemna, także któryś raz z rzędu chyba już na ten rajd jeżdżę. W tym roku jako kierownik trasy jechałem, prowadziłem trasę z Kiszkowa. Tegoroczny majt rozpieszcza pogodą, co sprawia, że frekwencja na rajdach jest stuprocentowa. Wszystkie soboty i niedziele, weekendy są zajęte w maju, bo mamy imprezę po imprezie, ale cieszę się, że tylu mieszkańców dzisiaj i z Murowanej Gościny, bo jest grupa familijna, czyli z małymi dziećmi, grupy rowerowe osób starszych, z innych gmin przyjeżdżają tutaj do Murowanej Gościny i to bardzo cieszy, że ludzie i na rowerach, i pieszo korzystają z pogody i przyjeżdżają do nas do Murowanej Gościny. 14. edycja rajdu Puszcza w Puszcza już za rok.